Wojna koreańska w 100 sekund. 25 czerwca 1950 roku siły Korei Północnej przekraczają 38 równoleżnik i zaczynają wojnę koreańską. 7 października 1950 roku siły amerykańskie wraz z armią południowo-koreańską przekraczają 38 równoleżnik, przesuwając armię Korei Północnej. 25 listopada 1950 roku Chińczycy wraz siły chińskie wraz z siłami północno-koreańskimi odrzucają Amerykanów i południowo-koreańczyków za 38 równoleżnik. Styczeń 1951 roku czasowa stabilizacja na froncie 80 km na południe od Seulu. Czerwiec 1951 roku kolejna stabilizacja, lecz znowu na 38 równoleżniku. Październik 1951 roku pierwsza tura rokowań w Panmunjom, rokowań pokojowych. 1952 rok załamanie się tych rokowań pokojowych. Kwiecień 1953 roku kolejne rozmowy pokojowe, które kończą się 27 lipca 1953 roku, kiedy to zostaje podpisane zawieszenie broni pomiędzy obiema Koreami. Zawieszenie broni w Panmunjom.